Dzień dobry farmerzy, jesteśmy dzisiaj w gospodarstwie Piotra Doligalskiego w miejscowości Kowrus w gminie Łysomice pod Toruniem w województwie kujawsko-pomorskim. Zapraszam Was tutaj do obejrzenia gospodarstwa prowadzonego w myśl własnej, specyficznej filozofii, która powinna Was zainteresować. Razem z żoną, synem, córką prowadzimy gospodarstwo pod nazwą Zakład Produkcji Rolnej w Kowrozie. Gospodarstwo posiada około 750 hektarów ziemi. Ponadto mamy jeszcze hodowlę krów mlecznych, 400 krów mlecznych. Zajmujemy się uprawą buraki, pszenica, kukurydza, jęczmień, rośliny strączkowe, czasami jakieś zioła czy rzodkiew oleistą na nasiona. Wszystkie uprawy od 13 lat są robione w systemie bezorkowym. Zaczynałem system bezorkowy, to robiłem próby. To było 4 hektary i 8, gdzie po prostu próbowałem. Mam taką zasadę, że jak coś wprowadzam nowego gospodarstwa, to robię to na małych powierzchniach. I chciałem sobie udowodnić, że orka jest konieczna, wyszło odwrotnie. No i jestem z tym spostrzeżeniem, przeszedłem na całe gospodarstwo, na system bezorkowy. Jeżeli chodzi o uprawę, od 15 lat nie stosujemy fosforu potasu. Jedynie pod kukurydzę dajemy około 100 kg polidapu. Nawozy azotowe stosujemy normalnie i co 3 lata dajemy obornik na każde pole, z tym, że obornik nie przełujemy, tylko dajemy go płytko, przykrywam go talerzówką albo kąpilem, żeby był jak najbliżej ziemi. No i stanowi bardzo dobrą pożywkę dla roślin. Ja już jestem starszym rolnikiem, bo już mam 60 lat, także jestem trochę tradycjonalistą. Do mnie najważniejsza jest gleba, struktura i co na niej rośnie. Do mnie jest bardzo ważne, że jeżeli znam pole, to jak jadą kombajny rano, to wiem, gdzie mają w którym miejsce zacząć, w które w południe być, jak jest gdzieś niżej. I ja jestem przeciwnikiem takiej wielkiej elektroniki w gospodarstwie. Po prostu nie lubię jej i uważam, że dobrze jest, jak każdy rolnik często chodzi po polach, ogląda, zna swoje gospodarstwo. Jeżeli znamy swoje gospodarstwo bardzo dobrze, każde pole, każdy kawałek naszej ziemi, wtedy możemy bardzo łatwo tym zarządzać dobrze. I mi osobiście wielka elektronika nie jest potrzebna, jedynie stosuję równomierne kierowanie pojazdami. Jeżeli nie ma tego nawożenia fosforu potasowego, to ja sprawdzam, robię badania i w glebie jest od wysokiej do bardzo wysokiej zawartość i fosforu, i potasu. Także uważam, że gleba sama, jeżeli damy jej pracować, sama potrafi sobie ten fosfor, to wszystko wypracować. Tak bynajmniej u mnie to na razie wychodzi. To wszystko bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o plony, to średni plon buraków z pięciolecia mam 75 ton. Zboża będę miał gdzieś tak około 8 ton średnio, jeżeli chodzi o pszenicę. A tam pszenżyto to różnie. Raz jest 8, raz 9, raz 7. Zależy od warunków pogodowych. Także plony mam generalnie dość dobre, ale nie najwyższe. Ja w moim gospodarstwie staram się tak prowadzić gospodarstwo, żeby były plony dobre, ale nie bardzo dobre, bo nie ma to jest brak wody, żeby były bardzo dobre plony, to musi być wszystko idealne. A tu w moim terenie jest problem z wodą. Piotr Doligalski wraz z żoną i dziećmi gospodaruje na 750 hektarach gleb trzeciej i czwartej klasy bonitacyjnej. Produkcja roślinna ukierunkowana jest częściowo jako zabezpieczenie bazy paszowej dla liczącego blisko 1000 sztuk stada bydła, a częściowo płody rolne przeznaczone są na sprzedaż. Rolnik od 17 lat uprawia swoje pola bezorkowo, w dużej części w technologii strip till. Ponadto jest zwolennikiem uprawy tak płytkiej, jak tylko to możliwe i mechanicznego zwalczania chwastów. W nawożeniu dużą rolę odgrywa odbornik bydlęcy, zapewniający bardzo dobre zasobności gleb fosfor i potas, a także rosnący systematycznie poziom próchnicy. Woda opadowa z zabudowań i placów manewrowych wprowadzana jest do płytkiego stawu, umożliwiającego jej ogrzanie i wykorzystanie do oprysków. Jak podkreśla rolnik, zamiast potencjalnie zawodnej elektroniki, woli proste, a skuteczne rozwiązania i takie właśnie podejście uważa za swoją zasadniczą innowację. Z gospodarstwa Piotra Doligalskiego to by było już wszystko. W tym roku po raz pierwszy macie możliwość wzięcia udziału w głosowaniu internautów, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie podczas naszej konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Dziękuję.